Cześć, tu Borg, MFX, Retrogrania i kilka słów o najbliższych imprezach. Tak, plany. Ostatnio pojawia się zwiększona ilość Waszych komentarzy pytających nas, gdzie się pojawimy na jakichś imprezach, czy będą jakieś imprezy, czy będziemy coś organizować, czy będziemy w czymś uczestniczyć. I dobre wieści, będziemy. Tak, dokładnie, jesień jest pełna imprez, bo będą aż trzy. Na początku jedziemy do Torunia na konwent Kopernikon, który odbędzie się już w przyszłym tygodniu, czyli w dniach 18-20 września. Tam nie zjawiamy się co prawda ze sprzętem, ale będziemy mieli jedną prelekcję dla początkujących retrogamerów. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Wracając do retrogamingu, jeszcze tylko mała autoreklama. Ja też będę miał prelekcję swoją własną, filmową. Nazywa się Na drugi rzut oka, więc szukajcie mnie w programie. Dwie czy trzy godziny? Nie. Krótko. Minimalistycznie. I druga rzecz, na której będziemy, troszkę niespodziewanie. Wielu ludzi z Warszawy pytało się, czy będziemy na Pixelu. Tak, będziemy na Pixelu i co więcej, będziemy na Pixelu ze sprzętem. Będziemy mieli nasze stoiska. Ile planujemy stanowisk? Myślę, że będzie ostatnio kilkanaście. Tak. Kilkanaście stanowisk. Myślę, że jakoś dojedziemy. Jest trochę daleko, trochę logistyczne wyzwanie, ale podejmiemy i myślę, że będziemy w stanie się do Was tam zjawić. Jeśli ktoś jest z Warszawy albo okolic, zapraszamy do nas. Oprócz mnie, MFX-a i Frabiego, na Pixelu pojawi się także nasz gość specjalny, DZX, którego możecie pamiętać z wielu imprez retro z DKIG, gdzie pojawiał się ze swoim sprzętem. To jest osoba, która m.in. pokazała Wam jako pierwsza grę Desert Bus. Tak, to było na łódzkim DKIG i spowodowała tym małą sensację i drobny viral, który zdaje się u nas na profilu retrogamingowym na YouTube. Trochę później, bo w listopadzie, dokładnie w dniach 20-22 listopada, zawitamy ponownie do Opola na konwent Opolcon. Tam wystawimy swoją słynną konwentową retrogralnię. Tak, taka typowa, bazowa retrogralnia, tą, którą wszyscy znają i lubią. Także zapraszamy też do Opola. To co, Borgu, pracowita jesień, tak? Pracowita jesień, widzimy się na wszystkich trzech imprezach. Do zobaczenia. Do zobaczenia.